Witam serdecznie. Piotr Kępisty, członek zarządu Kongresu Ruchów Miejskich. Pozdrawiam z Lubina, w którym trwa właśnie siódmy Kongres Ruchów Miejskich. Za nami szereg warsztatów, spotkań i dyskusji. Również wiele interesujących wydarzeń przed nami. Część z nich odbywa się w formule zdalnej, w formie spotkania online. I właśnie na takie spotkanie chciałbym wszystkich Państwa zaprosić. W tym momencie będzie to spotkanie poświęcone ochronie miejskich drzewostanów, prawo, teoria i praktyka z udziałem członków i członkiń panelu Zespołu Badawczego Prawo Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności Uniwersytetu Warszawskiego. Oddaję głos pani profesor Nowak. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, po pierwsze chciałabym w imieniu własnym i myślę wszystkich uczestników panelu podziękować Państwu za zaproszenie, za możliwość bycia na tym forum, zabrania głosu w sprawie tak ważnej jak ochrona drzewostanów miejskich. I bardzo mi miło powitać Państwa na naszym panelu online poświęconym właśnie drzewom w miastach. Temat ten zdaje się coraz bardziej aktualny w dzisiejszym świecie, przez to, że coraz częściej niż kiedyś na pewno wycinka miejskich drzewostanów budzi sprzeciw samych mieszkańców miast. Przestaje to być problem dostrzegany przez samych tylko aktywistów. Coraz częściej dostrzegamy, że obecność i stan miejskich drzew, parków wpływa na dobrobyt życia w mieście, dobrostan nasz jako mieszkańców miast. Być może ta rosnąca świadomość ma pewien związek z tym, że z roku na rok lata są coraz bardziej upalne. I podczas dzisiejszego spotkania usłyszymy o różnych aspektach ochrony drzew w miastach od naszych pięciorga panelistów, których mam ogromną przyjemność przedstawić. Pan profesor Marcin Zych jest profesorem na naszym uniwersytecie, na Uniwersytecie Warszawskim. Jest dyrektorem Uniwersyteckiego Ogrodu Botanicznego, biologiem roślin, badaczem ekologii ewolucyjnej i zajmuje się również ochroną przyrody. Jest autorem licznych międzynarodowych publikacji w wysoko punktowanych czasopismach z zakresu biologii roślin, bioróżnorodności itd. Pani Agnieszka Gołębiowska jest pracownicą Biblioteki Muzykologii na naszym uniwersytecie, ale również aktywistką miejską. Działa na rzecz ochrony miejskiej dzikiej przyrody w mieście. Jest współautorką projektu New Wild, Uniwersytet Bioróżnorodny. Współpracuje m.in. z Fundacją Noga w Łapę i Fundacją Szklane Pułapki. Uczestniczyła w różnych akcjach edukacyjnych na rzecz ochrony miejskiej flory i fauny. Pani Edyta Gałan z Włodawy jest z wykształcenia artystką i malarką, ale również aktywistką miejską, współzałożycielką ważnej lokalnej inicjatywy Między Drzewami, no, która podejmuje właśnie działania na rzecz ochrony miejskich drzewostanów i przyrody w mieście, jest aktywistką miejską. Pan doktor habilitowany Cezary Błaszczyk, prawnik, radca prawny, jest pracownikiem naszego uniwersytetu i Wydziału Prawa i Administracji w Katedrze Historii Doktryn Polityczno-Prawnych. Jest członkiem zespołu badawczego do spraw prawa, ochrony środowiska i bioróżnorodności, autorem trzech monografii z zakresu myśli politycznej i prawnej, a jego zainteresowania naukowe to green finance, idee i polityka zrównoważonego rynku, bioróżnorodność w prawie, prawa zwierząt. Doktor Aleksander Jakubowski, też radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego, również członek naszego zespołu, czyli zespołu badawczego do spraw prawa ochrony środowiska i bioróżnorodności, wykładowca prawa ochrony przyrody, autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego. Ja z kolei nazywam się Maria Nowak i będę prowadziła ten panel. I również jestem z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Proszę Państwa, chciałabym zacząć od pytania bardzo ogólnego. Jeszcze wpuszczamy.
Chciałabym zacząć od pytania bardzo ogólnego, skierowanego do wszystkich Państwa i mam nadzieję, że będziemy mogli usłyszeć o różnych aspektach właśnie tego, jakie znaczenie mają drzewostany dla miast, jakie znaczenie jest miejskie drzewostany z punktu widzenia przyrodnika, biologa, ale również z punktu widzenia naszego życia w mieście, czy z punktu widzenia ochrony prawnej. Jako pierwszego poproszę o zabranie głosu Marcina Zecha. Dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Ja, jak rozumiem, zostałem zaproszony do tego panelu jako przyrodnik, biolog, ale ja bym zaczął paradoksalnie wcale nie od biologicznych aspektów drzew miejskich czy miejskich drzewostanów, ponieważ biorąc pod uwagę różne sposoby cenienia przeróżnych zjawisk i przedmiotów w dzisiejszym świecie, można powiedzieć, że ludzie przykładają wagę i różną miarę do rzeczy, które na przykład mają wartość pieniężną. I może zacząłbym właśnie od tego, że posiadanie w miastach drzew po prostu nam się opłaca. Nie tylko z przyrodniczego punktu widzenia, o którym oczywiście za chwilę też powiem, ale również z powodów czysto ekonomicznych. Tak jak pani Maria Nowak już wspomniała, kwestia drzew, kwestia zieleni jest ważna w miastach, w szczególności w związku z taką perspektywą ocieplającego się klimatu, ale również w związku z tym, że tak naprawdę miasta to jest miejsce, gdzie za chwilę będzie większość ludzi na tym świecie mieszkać. Takie estymacje, które mamy, mówią, że mniej więcej w 2030 roku miasta będą zużywać nawet do 80% zasobów energii, będą odpowiedzialne za około 70% światowych emisji, będą wytwarzać około 70% światowego produktu krajowego brutto. I w miastach będzie mieszkać większość ludzi, ponad 70% całej populacji ludzkiej, więc to jest takie miejsce, które za chwilę stanie się właściwie naszym domem. Ewolucyjnie nie jest to specjalnie dla nas sytuacja komfortowa, natomiast no, tak to po prostu jest. Więc zaczynając od takiej czysto ekonomicznej perspektywy, to, że w miastach mamy drzewa i możemy je mieć, to jest wyjątkowa wartość dodana, jeżeli chodzi o ekonomię. Jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat pieniędzy, które musimy spędzić, które musimy wydać, mieszkając w miastach, to jeżeli mieszkamy w miejscach, gdzie występują drzewa, jeszcze na dodatek w sposób odpowiedni, zaaranżowane, możemy o nawet 15%, przepraszam, zredukować koszty na przykład ogrzewania, o około 15% zredukować koszty klimatyzowania budynków. To jest również wartość na przykład działek, które możemy sprzedawać bądź kupować, których wzrost wartości może osiągnąć nawet 20% w stosunku, 20% więcej w stosunku do takich miejsc, gdzie drzew nie ma. Natomiast oczywiście mnie jako biologa, mnie jako przyrodnika bardziej interesują te przyrodnicze wartości, które miasta zyskują wraz z zadrzewieniami i drzewami, które w naszej okolicy się pojawiają. I one oczywiście są jeszcze większe tak naprawdę i oczywiście również ten wzrost ekonomiczny, o którym przed chwilą mówiłem, z tego wynika. Po pierwsze jest to kwestia mitygacji zmian klimatu. Jeżeli popatrzymy na właściwie dowolny aspekt, który wiąże się ze zmianami klimatu, to drzewa mogą nam tutaj wyraźnie pomóc. Po pierwsze, stanowią bardzo ważny bufor, który wpływa na miejską temperaturę. No zapewne większość z nas, większość z naszych słuchaczy, większość z Państwa w tej chwili, w ciągu ostatniego tygodnia nie była specjalnie
zachwycona z fali upałów, które przekraczały, przynajmniej jeżeli chodzi o Warszawę, 30 stopni. I prosty eksperyment, który polegałby na tym, że postawimy termometr na ulicy, w której nie ma drzew i na ulicy, na której rośnie szpaler albo najlepiej dwa szpalery drzew, wykaże, że różnica temperatur pomiędzy takimi dwoma miejscami może sięgać nawet czasami około 20 stopni. Oczywiście to chłodniejsze miejsce to będzie to miejsce, gdzie rosną drzewa. To jest kwestia regulowania lokalnego miejskiego mikroklimatu, bo wraz z temperaturą zmienia się także wilgotność. Drzewa wyparowują ogromną ilość wody, która stabilizuje miejski klimat. Ta woda, która w tej chwili coraz częściej ma charakter nawalnych opadów, to woda, którą również drzewa potrafią wykorzystywać i po prostu łagodzą skutki takich właśnie nawalnych opadów. Jak są nawalne opady, to bardzo często towarzyszą im również bardzo silne podmuchy wiatru. Jeżeli w kanionach miejskich, w miejskiej tkance mamy dużo drzew, to również drzewa mają właśnie taki charakter stabilizujący, jeżeli chodzi o osłabianie siły wiatru. Kolejna zaleta drzew to jest oczyszczanie powietrza. No, truizmem jest powiedzieć, że drzewa fotosyntetyzują. To są ogromne rośliny, największe na świecie i są to rośliny, które po pierwsze mają zdolność wychwytywania dwutlenku węgla, a przypomnę, że to jest właśnie ten gaz, dzięki któremu jest nam coraz cieplej, oraz oczywiście emitują tlen. Ale to nie jedyna ich zaleta. Potrafią także wychwytywać, no może niekoniecznie aktywnie, ale biernie, na przykład różne zanieczyszczenia środowiska. Mówię tu chociażby o smogu. To jest kolejna bolączka życia w miastach i kolejny problem, z którym mieszkańcy miast się stykają właściwie praktycznie rzecz biorąc teraz już na co dzień, więc odpowiednio zastosowane drzewa, zresztą szerzej również inne rodzaje zieleni, to doskonały bufor pomiędzy nami a zanieczyszczeniami, które w mieście występują, takimi zanieczyszczeniami jak chociażby również hałas. Stosowne projektowanie zieleni potrafi w sposób bardzo rozsądny i w sposób efektywny również tłumić hałas. Zdrowie mieszkańców to jest kolejna zaleta drzew i drzewostanów. Jest cała masa badań, które mówi, że dobrostan psychiczny mieszkańców terenów zadrzewionych, terenów zazielenionych jest zdecydowanie lepszy niż w przypadku takich miejsc, gdzie tej zieleni nie ma. Wraz z zielenią, wraz z drzewami, wraz z parkami, miejscami, gdzie tych drzew jest dużo, rośnie także zacieśnianie więzi społecznych. Są takie piękne prace socjologiczne, ja już tu trochę wychodzę poza moją działkę, które pokazują, że na przykład w miejscach o większym stopniu zazielenienia spada na przykład przestępczość. Więc to jest kolejny punkt za tym, żeby mówić o drzewach jako tak naprawdę ogromnej wartości dodanej, która w miastach może być. No ale już idąc do tych przyrodniczych wartości, to jest również zwiększanie różnorodności biologicznej. Tak jak powiedziałem, już niedługo to miasta będą głównym miejscem mieszkania ludzi, populacji ludzkiej i może się okazać, że takie miejskie zadrzewienia, miejskie drzewostany to jest jedyne miejsce, gdzie niektórzy z nas mogą doświadczyć tak naprawdę przyrody. I to jest jedyne miejsce, gdzie ta przyroda może występować. W związku z tym drzewa, które w szczególności, jeżeli jest to różnorodna grupa gatunków, są miejscem występowania po prostu innych gatunków. Poczynając od tych dużych kręgowych, które łatwo jesteśmy w stanie zaobserwować i obejrzeć, takich jak ptaki czy takich jak drobne ssaki, po te nieco mniejsze, takie jak bezkręgowce, owady,
grzyby i różnego rodzaju mikroorganizmy, które w takich drzewach występują w zasadzie masowo. Więc z punktu widzenia przyrodnika, botanika, ja mogę powiedzieć, że właściwie nie wyobrażam sobie miast bez drzew i zresztą w tym kierunku idzie również taka myśl architektów krajobrazu, którzy już od dawna tak naprawdę mówią, że zieleń, w szczególności drzewa, to jest równie ważny komponent tkanki miejskiej jak architektura i ludzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Może teraz poproszę o głos panią Edytę Gałan. Dzień dobry. Tutaj pan Marcin powiedział już tak dużo o korzyściach płynących z tego, że mamy drzewa w mieście. Ja myślę, że jeszcze chciałabym podkreślić znaczenie estetyczne tego, że szczególnie w małych miastach, które jakoś nie mają czym się poszczycić, jak wspaniałą architekturą czy jakimiś takimi elementami, jeśli nawet jest to architektura, to jest często zaniedbana. Więc takie drzewa po prostu zasłaniają to, co jest brzydkie, albo też podkreślają to, co jest warte podkreślenia. Też jest, co jest w ogóle takiego, zresztą ja uwielbiam drzewa, bo lubię też je malować, więc myślę, że jako artystka też są dla mnie ważne. To jest jeszcze ważne w tym, że drzewa są w mieście, to ich, tak jak pan tutaj Marcin mówił, rola społeczna, bo ja to obserwuję w takich małym miasteczku, że to są miejsca, w których ludzie się spotykają. Jest tam jeszcze ławeczka, to jest po prostu centrum takie, gdzie można sobie poplotkować, mam to widok taki za oknem, gdzie spotykają się panie i rozmawiają o różnych rzeczach. Także to tak faktycznie znaczenie takiej więzi i że ludzie się bardziej znają na osiedlu, to też ma ogromne znaczenie i myślę, że warto by było w ogóle bardziej te drzewa tak uspołecznić, czyli żeby mieszkańcy czuli, że są im potrzebne, nawet właśnie dlatego, żeby się tam spotkać. Co do jeszcze właśnie drzew i estetyki i bioróżnorodności również, my ludzie bardzo lubimy różnorodne widoki i drzewa właśnie przez tą swoją bogatą, nazwijmy to fakturę, liści, kolorów, no to po prostu naprawdę wpływają na nas bardzo pozytywnie i pobudzają nasz umysł, bo taki widok na trawnik, na którym nic nie ma, to jest bardzo przygnębiające doświadczenie, tylko po prostu mi się wydaje, że często ludzie nie mają tej świadomości, że kontakt z przyrodą i z zielenią jest im tak potrzebny. Także ja tutaj myślę, że dużo nie dodam, bo jeszcze taką ciekawą ostatnią rzecz powiedziała pani Edyta Rosłan w audycji o korzyściach, których po prostu nie widzimy, a widzimy korzyści na przykład w tym, że są jeziora i że ludzie się lubią tam kąpać i dużo zdarza się wypadków utonić, ale nie mamy takiej skłonności, żeby te jeziora zasypywać lub zakazywać ludziom pływania. Ale jeśli chodzi o drzewa, no to po prostu drzewa stało się w ogóle, nie wiem dlaczego, bardzo niebezpieczne, a tych wypadków jest bardzo mało. Z tego co pamiętam, to chyba powiedziała, że 4 wypadki w roku zdarzają się. Także drzewa są nam niezbędne i nie tylko ze względów takich przyrodniczych, ale właśnie też ze względu na nasze zdrowie psychiczne. Bo myślę, że gdyby to było możliwe, bo to nie jest możliwe, że po prostu znikają drzewa i zostawiamy ludzi z takim miejscem bez drzew, to myślę, że wtedy byśmy dopiero docenili, że są nam potrzebne. Także myślę, że ja od siebie tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Poproszę pana Cezarego Błaszczyka o zabranie odpowiedzi. Dzień dobry państwu.
Myślę, że najwięcej wniosę do dyskusji, jeżeli wypowiem się jako badacz doktryn polityczno-prawnych, tym zajmuję się jednak najwięcej. Głos zabierają przyrodnicy, aktywiści. No, mamy ze sobą eksperta od prawa administracyjnego, to ja dodam coś o styku filozofii, czy może nawet ideologii prawa i polityki. Oczywiście prowadzimy rozmowę, a nie wykład, więc proszę mi wybaczyć, jeżeli jakieś wątki potraktuję powierzchownie albo od razu przejdę do tego, co moim zdaniem jest interesujące. I proszę Państwa, bez wątpienia troska o drzewostan w mieście jest związana z aktywnością ruchów miejskich, bo myślę, że warto od razu te elementy połączyć. A więc także z teoriami, które leżą u podstaw partycypacji społecznej i oddolnego kształtowania przestrzeni, która nas otacza. Na wsi możemy albo moglibyśmy mówić o koegzystencji człowieka i przyrody na terenach dzikich, niezagospodarowanych, opanowaniu przyrody. O tyle w mieście no, siłą rzeczy panuje człowiek, prawda? I jeżeli my zrezygnujemy z tego demokratycznego współkształtowania przestrzeni, no to automatycznie zgadzamy się na urządzanie nam świata przez jakieś władze publiczne i wpisujemy się w ten zhierarchizowany świat. No, nie zawsze to służy realizacji dobra wspólnego i naszych interesów i nie zawsze służy to zieleni. Tak? W związku z tym ten głos aktywistów wydaje się potrzebny i ważny. Nie godzimy się na tę rezygnację. I wykorzystując dostępne nam środki, możemy troszczyć się o drzewostan w takim szerszym ujęciu, o parki, o krajobraz, ale i w węższym, o pomniki przyrody. Starać się, by w jakiś sposób mitygować te tendencje urbanizacyjne i industrialne, o których mówił profesor Zych. Nie będę oczywiście Państwu tłumaczył, czym są ruchy miejskie, że są amorficzne, usieciowione, nastawione na jakieś nowe sposoby komunikacji, bo Państwo to wiecie doskonale. Chciałbym jednak zwrócić uwagę w kontekście tego naszego drzewostanu na pewną szczególną rzecz. Bo mimo wszystko wydaje mi się, że zieleń nie jest pierwszym skojarzeniem, które przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o mieście. Niestety nie jest też pierwszym, kiedy myślimy nad tym, co mogliśmy w tym mieście zmienić. I organizując kampanie społeczne, informacyjne, edukacyjne, jakieś interwencje, może protesty, ale też lobbying, podejmując aktywność w ramach konsultacji publicznych, biorąc udział w referendach lokalnych, może proponując inwestycje w ramach budżetu partycypacyjnego, ruchy miejskie mogą wywoływać ten temat drzewostanu i w ten sposób budować świadomość społeczną, przekonanie o potrzebie zazielenienia tych miast. To chyba tak jest, że to, czym jest dobro wspólne, czasem trzeba sobie uświadomić i tak jest w przypadku drzewostanu w miastach w Polsce. No, nie jest chyba tajemnicą, że u nas ta edukacja środowiskowa, nawet jakieś poczucie troski o dobro wspólne wciąż są niedostateczne. I tym samym ruchy miejskie, realizując agendę, stwarzają sieć jej adherentów, tak, zwolenników. Odwracają takie klasyczne spojrzenie na wypełnianie potrzeb społecznych. Myślę, że to jest bardzo ciekawe od strony teoretycznej i praktycznej, zwłaszcza w kontekście tego katastrofalnego podejścia do drzewostanu w Polsce w ogóle. W takiej aktywności drzemie ogromny potencjał o znacznie większej skuteczności niż mógłby pomarzyć przeciętny urzędnik, radny, może jakiś poseł. Tak? Bo ruchy miejskie są katalizatorem zmiany kulturowej, społecznej. Jednocześnie należy pamiętać, że ta skuteczność zależy od realizacji pewnej formy zarządzania publicznego przez władze miejskie. Otóż potrzebujemy państwa sieciowego, samorządnego i to nie w tym ujęciu etatystycznym, tak, gdzie oprócz władz centralnych istnieją po prostu władze lokalne, ale państwa samorządnego także w tej płaszczyźnie horyzontalnej, gdzie mieszkańcy, jakieś stowarzyszenia, fundacje autentycznie współzarządzają tą przestrzenią i korzystają z tego subsydiarnego wsparcia władz publicznych. Jeżeli tego zabraknie, to na owoce zmiany kulturowej możemy długo czekać, albo wprost ta możliwość tego aktywizmu zostanie zniesiona. Dobrze. I ja oczywiście mógłbym powiedzieć, jakie idee leżą u podstaw tej troski ruchów miejskich o,
o drzewostan w miastach, to w takim największym skrócie tu wcale nie trzeba sięgać do jakichś radykalnych idei. Niektórzy komentatorzy, opisując ruchy miejskie, wywołują hasła rewolucji 68 roku, jakiś zielony anarchizm, komunę paryską, no ale to wcale nie musi być to, prawda? Bo możemy zwrócić uwagę na zrównoważony rozwój, tak? Ten rozwój, który zwiemy też czasem ekorozwojem, rozwojem samopodtrzymującym się, każdy z nas wie, o co tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby realizować nasze dzisiejsze potrzeby, jednocześnie nie niwecząc analogicznej możliwości przyszłych pokoleń, brać ogląd na potrzeby człowieka, ale i konieczność ograniczenia realizacji tych potrzeb ze względu na ochronę środowiska. To jest idea bardzo, bardzo umiarkowana, która może być przypisana zarówno do lewicy, do centrum, jak i do prawicy. Znajduje się w konstytucjach, odzwierciedlenie tej idei znajdujemy, w aktach prawa międzynarodowego i także odwołują się do niej ruchy miejskie. W rozumieniu karty lipskiej z 2007 roku nawet Kongres Ruchów Miejskich w tych swoich tezach, w tym programie przywołuje zrównoważony rozwój. Oczywiście możemy mówić, że ten rozwój jest niemożliwy, przywoływać koncepcję pozrostu albo degrowth, bo zdaniem niektórych to nie jest to samo i tłumaczyć, że nie sposób pogodzić dalszego wzrostu naszej kultury, cywilizacji i ochrony no, w kontekście tej naszej dzisiejszej rozmowy drzew, ale wcale do tych idei dalej idących tutaj nie trzeba się odwoływać, a no, celem jest troska o te drzewa tu i teraz. O, i na tym może bym zakończył. Jeżeli będziemy jeszcze rozwijać nasze wypowiedzi, to najwyżej jeszcze coś dodam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Cezary. Czy Aleksander Jakubowski? Aleksandrze, chciałbyś zabrać głos? I słychać? Słychać już teraz. Ja pozwolę sobie trochę zacząć literacko. Przez ogród mój szatan szedł smutny śmiertelnie i zmienił go w straszną, okropną pustelnię. To jest fragment wiersza, który chyba wszyscy znamy, Leoparda Staffa. I tu jest pokazane to, że taka pustelnia bez przyrody, bez ogrodu, to jest taka odhumanizowana, najgorsza możliwa wizja. No i niektórzy tę wizję chcą wdrażać. I kiedy odpowiadamy sobie na pytanie o znaczenie drzew, to właśnie musimy sobie odpowiedzieć, że to jest ta przestrzeń, o której zresztą przedmówcy mówili, przestrzeń, gdzie człowiek może oddychać, czuć się lepiej, czyli zapewnia to jakość życia. Tak? Jakby rolą administracji czy administrowania, bo jak administratywista na to zwracam uwagę, jest zapewnienie odpowiedniej jakości życia obywateli. W domach z betonu wiemy, czego nie ma i nie ma też przyjemności życia. Tak? To gwarantuje nam zieleń. Zieleń zgodnie z artykułem 7, ustępem 1, punktem 12 ustawy o samorządzie gminnym jest zadaniem własnym gminy. I znaczenie jej już podkreśla ustawodawca. Ale to, co tutaj chciałbym zwrócić uwagę, to, że ona ma niesamowite znaczenie społeczne, o czym mogliśmy się doskonale przekonać w zeszłym roku. Bo przecież jednym z najbardziej krytykowanych, obśmianych jako absurd zakazów pandemicznych był zakaz wstępu do lasu. I to troszeczkę jest tak, jak z powietrzem, jak ze zdrowiem, że my czegoś nie obserwujemy jako czegoś ważnego dla nas, dopóki tego nie utracimy. Jak obywatelom zakazano wstępu do lasu, to nagle się okazało, że wszyscy by bardzo chcieli pójść sobie jogging uprawiać akurat w pobliskim parku czy lesie. I to dobrze pokazało, jakie to jest znaczenie tego dla obywateli. I to, co też profesor Zych zwrócił uwagę, to znaczy też ten element ekonomiczny, który paradoksalnie w gospodarce kapitalistycznej może być tym najmocniejszym elementem, czyli nawet sami deweloperzy orientują się, że zieleń ma dla nich wartość, tak? Bo działki przy parkach narodowych, przy rezerwatach zwiększają antropopresję tam inwestycji oczywiście, mają większą wartość, zdecydowanie większą wartość niż pobliskie działki, które nie sąsiadują bezpośrednio z takimi terenami. Jak reklamują swoje inwestycje deweloperzy? Tak, nazwy zielone osiedle, tak, ogród arkadyjski, etc. Różne takie nazwy zielone, prawda, buraków w Warszawie, część Żoliborza jest nazywany Żoliborzem, zielonym Żoliborzem czy artystycznym. Więc widzimy, że nazwami też próbują nawiązywać do zieleni, bo to się sprzedaje, bo obywatel nie chce mieć za oknem
drugiego bloku i sobie z sąsiadem podawać solniczki, tylko chciałby zobaczyć drzewo, chciałby usłyszeć ptaków śpiew na drzewach, które są obok. Więc to znaczenie jest dostrzegane, tylko czy ono jest realizowane, no myślę, że o tym będziemy jeszcze dzisiaj rozmawiać. Dziękuję, Aleksandrze. Wielu z nas spotyka się, wielu z nas jako mieszkańcy, miast jako obywatele, spotykamy się z wycinką drzew. I niektórzy z nas coraz częściej zastanawiają się, jak wziąć sprawy w swoje ręce. Dlatego myślę, że ważne jest również dowiedzieć się, czy w ogóle obywatel ma szansę ocenić, czy konkretna wycinka drzewa jest uzasadniona, co można sprawdzić, co można zrobić, żeby sprawdzić właśnie zasadność prowadzenia konkretnych wycinek jednego drzewa, wielu drzew. I pewnie warto by było na początek dowiedzieć się, jak wygląda to z perspektywy przyrodnika. Więc o głos chciałam poprosić pana Marcina Zycha na początek. Ja powiem tak, że z punktu widzenia przyrodnika to właściwie żadne wycięcie drzewa nie jest uzasadnione. I to właściwie na tym mógłbym zakończyć moją wypowiedź. Ja ją oczywiście trochę rozwinę, bo no, jest cała masa i cały szereg powodów, dla których czasami musimy wycinać drzewa oczywiście. I ja powiem z przykrością, że to zdarza się również na przykład w ogrodzie botanicznym, bo są to względy na przykład bezpieczeństwa czy względy związane z kolekcjami, które musimy utrzymywać. Natomiast jeżeli abstrahujemy od takich specjalnych sytuacji i wyjątkowych sytuacji, to z punktu widzenia przyrodnika należałoby dążyć do sytuacji, w której no, absolutnie wycinamy czy usuwamy drzewa, kiedy jest to no, konieczne już właściwie krytycznie. Tak? I powód, dla którego chcemy jakieś drzewa usuwać, musi być naprawdę poważnym powodem, a nie powodem związanym na przykład z pielęgnacją. Tu zresztą, jeżeli jeszcze chwilkę mogę przy głosie pozostać, to bardzo często jest tak, że my musimy usuwać takie drzewa. Za chwilę pewnie moi postmówcy powiedzą, jakie są powody na przykład administracyjne czy prawne, porządkowe, dla których takie sytuacje się zdarzają. Ale ja powiem z punktu widzenia przyrodnika i trochę osoby, która no, ma jakąś wiedzę na temat pielęgnacji drzew, że bardzo często właśnie nasza niefrasobliwość czy takie lekceważące podejście do zieleni, do drzew w szczególności, skutkuje właśnie tym, że później te drzewa trzeba wycinać, ponieważ na przykład były one niewłaściwie pielęgnowane. Tu pan Jakubowski mówił i pan Błaszczyk mówili o tym, jaka jest wartość drzew i to, że ludzie dostrzegają wartość drzew wtedy niestety, kiedy ich nie ma. Tak? Słynne przysłowie mądry Polak po szkodzie. No, mieliśmy piękne drzewo, wycięliśmy je i nagle jest gorąco i nagle nie wiem, wiatry wieją i nagle ptaki przestały śpiewać. Natomiast bardzo często my podchodzimy do zieleni miejskiej właśnie w taki sposób nadmiernie utylitarny. Ona musi, nie wiem, być ładna, ona musi spełniać nasze jakieś standardy, czasami dość absurdalne, estetyczne. Natomiast bardzo często ta pielęgnacja zieleni miejskiej jest traktowana jako no, taka przykra konieczność na przykład dla samorządów. I oczywiście w związku z tym zleca się ją na przykład podmiotom, które niespecjalnie potrafią to robić, czego efektem właśnie na przykład jest później konieczność usuwania drzew, które po prostu źle pielęgnowane na przykład zaczynają chorować. W związku z tym, już nie przedłużając mojej wypowiedzi, powtórzę to, co mówiłem na początku. Jako przyrodnik właściwie nie widzę sensownych powodów, dla których mielibyśmy usuwać drzewa. Jako mieszkaniec miasta znalazłbym ich parę, ale zawsze powinno być to robione po długim namyśle i absolutnie poparte po prostu koniecznością, której w żaden sposób nie da się uniknąć. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Ja nie będąc przyrodnikiem, jak najbardziej się z Panem zgadzam. Też myślę, że nie należy wycinać absolutnie drzew w miastach. Ale jak to wygląda z punktu widzenia administratywisty, Aleksandrze, chciałbyś? Nie wiem, czy bym chciał, bo wypowiedź moja będzie bardzo pesymistyczna. Mianowicie, może zacznę od pewnej percepcji. Myślę, że wszyscy słyszeli albo obiło się uszy Lex Szyszko i prawdopodobnie też się obiło później, że rząd się z tego wycofał. I to, że rząd się z tego wycofał, to jest jedno z najciekawszych zdolności przekazywania pewnych komunikatów, bo w rzeczywistości nie wycofał się z istotnych postanowień. Jakbym zadał pytanie, ile w Polsce kosztuje takiego właściciela, który chce sobie wyciąć setkę drzew na własnej nieruchomości, bo chce sobie zbudować, powiedzmy, domek i zaplanował boisko, na którym sobie będzie biegał z dzieckiem i kopał piłkę, ile to kosztuje państwa, to pewnie by państwo tam zgadywali, że setka drzew to powiedzmy jest niedrogo, ale powiedzmy 10 tysięcy złotych czy więcej. Odpowiedź brzmi, że nie kosztuje nic. Ponieważ w Polsce, jeżeli jestem właścicielem nieruchomości, osobą fizyczną i w celach niegospodarczych, tak, taką mam fantazję, nie lubię drzew, powiedzmy, tak, wytnę sobie drzewa, to nie płacę nic, bo płacę tylko wtedy, kiedy jest potrzebne zezwolenie. Jeżeli nie potrzeba zezwolenia, nie ma opłaty za wycięcie drzewa. Czy muszę coś zgłaszać? Jeżeli te drzewa, choćby setka, choćby 1000 na działce, miała obwód, powiedzmy, już nie różnicując na gatunki, mniejszy niż 50 centymetrów, ja nie muszę nikogo zawiadamiać. Powyżej muszę zgłosić. Czy organ administracji może się sprzeciwić, dlatego że drzewo jest piękne, wybitne, kluczowe przyrodniczo, jeżeli oczywiście to nie jest objęte innymi formami ochrony jak Natura 2000 albo pomnik przyrody? Nie, nie może się sprzeciwić. Więc na pytanie o to, jakie są przesłanki wycinki drzew, odpowiadam, fantazja właściciela nieruchomości. To jest ponad 90% przypadków wycinek drzew w Polsce, dlatego że właściciel usuwa. Usuwa czy dlatego, że ma zamierzenie inwestycyjne, czy prewencyjnie, bo dzisiaj wolno, a jutro mogą zabronić. Więc moja wypowiedź jest dosyć pesymistyczna, jeśli chodzi o te możliwości przeciwdziałania, bo tak naprawdę organy administracji, poza zupełnie przypadkami takimi, a to, że właśnie jest zgłoszenie, a powinna być decyzja, albo teren okazuje się, że jest objęty ochroną konserwatorską, tak naprawdę nie mają narzędzi sprzeciwienia się wycince drzewa, które z perspektywy bioróżnorodności, z perspektywy środowiska lokalnego jest zupełnie kluczowe. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że bardzo dobrze, że moja ziemia jako właściciela mogę robić na niej wszystko, co chcę, a wszystko, co inne, to jest komunizm, socjalizm i zbrodnia, totalitaryzm. Tak? To jest pytanie może tutaj do profesora Błaszczyka z perspektywy doktryn, chociaż jak słyszeliśmy, to nie jest tak, że tylko z jedną stroną powinniśmy ochronę przyrody czy środowiska kojarzyć, bo wydaje się, że zachowywanie drzew jest dosyć konserwatywnym podejściem. Zatem jeśli chodzi o przesłanki, jeśli chodzi o to, czy jest zasadne wycinanie drzew, to tu z perspektywy właścicieli prywatnych, jak widać, dużych przeszkód nie ma. Ale można zadać pytanie, a co z podmiotami publicznymi, tak? Bo szczególnie emocjonuje, jak także właśnie aktywistów miejskich, jak to miasto, gmina wycina. No i oczywiście tutaj są przesłanki do wycięcia, do usunięcia drzewa. Rzecz jednak w tym, że za zachowanie drzewa urzędnik nie dostanie nagrody. A naraża się na odpowiedzialność. Za wycięcie drzewa usunął, bo zagrażało bezpieczeństwu, zagrażało zdrowiu publicznemu. Więc można powiedzieć, że z ostrożności procesowej, jak mawiamy jako prawnicy, są wycinane drzewa. Głośny był przypadek wypadku w Parku Praskim, gdzie konar drzewa spadł na dziecko i niestety poniosło na śmierć. Do dzisiaj toczy się postępowanie sądowe, karne przeciwko dyrektorowi, dyrektorce zarządu Zieleni w Warszawie. Na pewno ma to wymiar, nie ma oczywiście w związku z tym jeszcze orzeczenia, ale ma to wymiar w pewien sposób taki mrożący, bo jeżeli jestem urzędnikiem, to mogę nie wyrazić zgody na wycięcie drzewa, ale wtedy mam ryzyko, że będę ciągany po sądach. Więc co robię? Wyrażam zgodę. I dzieje się już to do tego stopnia, że podam przykład może jeden, choć nasuwa się wiele, bliski z Warszawy, z Lasu Bielańskiego, gdzie jest rezerwat. W rezerwacie zostały wycięte parę drzew. Rzecz w tym, że zagrożenie dla zdrowia ludzi nie jest przesłanką wycięcia drzew w rezerwacie czy w parku narodowym.
Taką przesłanką jednak, w związku z tym pozwoliłem sobie zwrócić się z zapytaniem, będąc ciekawym, jaka była przyczyna. Odpowiedź była taka, że przyczyną było bezpieczeństwo powszechne. Rzecz w tym, że jako prawnik muszę tłumaczyć, bezpieczeństwo powszechne to jakbyśmy rowy czołgowe, przeciwczołgowe właściwie, kopali w rezerwacie, a nie kwestia tego, że konar może spać, ponieważ w rezerwacie czy parku narodowym to przyroda powinna mieć pierwszeństwo przed człowiekiem, a osoba wchodząca godzi się z pewnym ryzykiem. Więc pojawia się też pewna ta ostrożność procesowa, przemawiająca za wycinką, idzie już w kierunku, rzekłbym, absurdalnym, ale wydaje mi się, że to się nie zmieni do momentu, kiedy wprowadzone zostaną mechanizmy odpowiedzialności w drugą stronę i jednocześnie kontroli, ponieważ w przypadku odmowy zezwolenia na przykład na wycięcie drzewa, na usunięcie drzewa, jest możliwość zaskarżenia, droga sądowa. W przypadku, kiedy jest wycięcie, jeżeli, tutaj jest też znaczenie organizacji społecznych, nie wejdzie nikt w to postępowanie, to występują tylko dwa podmioty publiczne. I do takiego wycięcia najczęściej dochodzi. Dziękuję. No bardzo pesymistyczna konkluzja, muszę powiedzieć. Czy pani Agnieszka Gołębiowska chciałaby dodać coś do kwestii tego, kiedy drzewo można należeć? Tak, troszeczkę może w innym świetle, ale mam taką pokusę, żeby pociągnąć to, co przed chwilą pan Jakubowski powiedział, bo prawdę powiedziawszy nie byłam świadoma tego, że w rezerwatach nie wolno wycinać drzew ze względu bezpieczeństwa, bo to się na okrągło dzieje i po prostu z takim zaufaniem. Ze względu na bezpieczeństwo można, ale ze względu na zdrowie publiczne nie można. A, zdrowie publiczne, tak? Aha, bo lasy miejskie też wycinają bardzo dużo drzew z powodów takich dla zachowania siedliska, poprawy warunków wzrostu tych gatunków, które tam są właściwie temu siedlisku. I to też budzi protesty, ale to też jest, myślę, że to jest oddzielny problem, bardzo trudny do rozstrzygnięcia, kto tutaj ma rację. Natomiast ja bym chciała dzisiaj się skupić na takim ściśle przyrodniczym aspekcie utraty drzewa jako jakiegoś siedliska wielu różnorodnych gatunków flory, fauny, grzybów. I żeby to zilustrować, chciałabym opowiedzieć Państwu o takiej inicjatywie, która w zeszłym roku była realizowana. Przygotowałam krótką prezentację, bo jednak obraz ma wart więcej niż 1000 słów. I moim zamierzeniem jest to po prostu, żeby na przykładzie konkretnego drzewa pokazać, z jaką stratą wiąże się dla nas, dla ludzi, dla środowiska, dla przyrody usunięcie drzewa, no w tym przypadku jest to drzewo no stare, 100-letnia wierzba. Projekt pod tytułem Inwentaryzacja wierzby w zeszłym roku był przeprowadzony w ramach takiego większego projektu Stowarzyszenie, nie wiem dlaczego mi się nie uruchamia pokaz slajdów, o już. Stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie, które badało drzewa warszawskie, czy różne aspekty funkcjonowania drzew w Warszawie w kontekście z przyrodniczym, społecznym, kulturowym. I jednym z takich elementów tego całego projektu właśnie był pomysł zinwentaryzowania przyrodniczego pojedynczego drzewa. Nazwaliśmy go roboczo bioblicem drzewnym, czyli taką szybką inwentaryzacją. Bioblic, jak Państwu pewnie wiadomo, najczęściej się organizuje w jakichś na większych przestrzeniach, nie wiem, w parkach. No, właściwie słyszałam tylko o parkach, czy uczestniczyłam tylko w bioblicach parkowych, a tutaj nazwaliśmy to bioblicem drzewnym, żeby właśnie w taki szybki sposób zinwentaryzować to, co się na tym drzewie dzieje, co tam dokładnie żyje. Wybór padł na wierzbę kruchą, która rośnie w parku Arkadia. Nie był to wybór przypadkowy, bowiem jak się potem dowiedziałam od innych pomysłodawców, to drzewo było obiektem sporu kilka lat wcześniej właśnie o to, czy je wyciąć, czy nie. I zostało przez aktywistów, przyrodników obronione przed wycinką.
i jakby kilka lat później była okazja, żeby udowodnić, że warto, że było o co się bić, prawda, że było o co zawalczyć no i pokazać, co, z czym się wiąże istnienie takiego drzewa w krajobrazie. W tym projekcie wzięli udział przyrodnicy różnych specjalności. Byli dendrolodzy, arboryści, ornitolodzy, botanicy, entomolodzy, lichenolodzy, mykolodzy i specjalistka od fauny glebowej. Spotkaliśmy się, ja tam byłam jako obserwatorka, powiedzmy jako jedna z inspiratorek tego projektu, więc nie, jako nieprzyrodniczka nie mogłam brać aktywnego udziału w badaniach, ale przyglądałam się pracy przyrodników i byłam naocznym świadkiem tego, co tam się dzieje. No przez kilka godzin prowadzili swoje badania z odpowiednim sprzętem oczywiście. Był nagrywany materiał do potrzeb filmu, który ma być nakręcony, edukacyjnego. I efekt, rezultatem tej inwentaryzacji okazało się, że jest, moment, że na tym drzewie stwierdzono 50 gatunków z 5 królestw w ciągu 86 obserwacji. Obserwacje wprowadzono do takiej aplikacji iNaturalist, która jest aplikacją społecznościową, czyli właściwie każdy z nas, kto się uda pod tę wierzbę, może zrobić zdjęcie i jeśli zaobserwuje gatunek, jest w stanie go oznaczyć, to może uzupełnić rekord wierzby kruchej. Tutaj jest więcej o tym projekcie. On miał mieć ciąg dalszy, bo spotkaliśmy się w lipcu, kiedy jest jeszcze okres wegetacji, ale no już praktycznie nie ma ptaków, już one nie są tak bardzo aktywne. Chociaż dzisiaj stwierdziłam, że to był dodatkowy argument, że tak jak zazwyczaj się mówi o wycinkach drzew w kontekście właśnie ochrony ptaków, gniazd, dziupli, tak tutaj mogliśmy dowieść, że mimo braku ptaków to drzewo po prostu ciągle tętni życiem, jest siedliskiem wielu, wielu dziesiątek innych gatunków. I to przecież też nie jest rzecz, że to jest rzecz zmienna w czasie, prawda, że gdybyśmy powtórzyli te obserwacje o innych porach roku, to lista gatunków byłaby jeszcze inna. Muszę spróbować wrócić do swojej prezentacji. Gdzie ją schowałam? Halo? Halo? Słychać panią, słychać. Słychać mnie? Tak. Zniknęła moja prezentacja. Widzimy, my widzimy. Tak? Tak. Widzę. A tak. Co ja jeszcze w tym kontekście mogłabym dodać. No i właściwie to tylko taką konkluzję, że ten konkretny przypadek, nad którym się pochyliło grono specjalistów, pokazuje, co dla nas oznacza wycięcie takiego drzewa. No, tę wierzbę się udało uratować. Miała szczęście, że trafiła na takich świadomych przyrodników, którzy na czas wkroczyli. Wiele drzew z tego szczęścia nie ma. I jest jeszcze kwestia taka, że my mówimy często, że zapewnimy kompensację przyrodniczą, prawda? Już w kontekście kompensacji samego drzewa, zamiana takiego na badylek, który się przyjmie albo nie, to już w zasadzie nie będziemy o tym dyskutować, bo to jest dla wszystkich oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o kwestie takie siedliskowe, to zastanówmy się, ilu gatunkom żyjącym na takim drzewie moglibyśmy zapewnić trwanie poprzez kompensację przyrodniczą, prawda?
No gdybyśmy, no nie wiem, zrobili obserwacje o wcześniejszej porze roku i zobaczyli, jakie ptaki tutaj mogły mieć swoje siedliska, czy żerowały, czy to, no to moglibyśmy powiesić im na okolicznych drzewach jakieś budki, prawda? Jakieś domki dla owadów. Moglibyśmy na przykład też w razie wycinki pozostawić kawałek takiego drewna, czy albo w postaci świadka, czy albo w postaci takiej chłody martwego drewna na ziemi, żeby te straty jakoś zminimalizować, no to pewnie też jakaś liczba organizmów, pewnie niemała, związanych z martwym drewnem tam mogła istnieć, ale to jest, no, nawet gdybyśmy podjęli te wszystkie działania i użyli wszystkich narzędzi, jakie mamy, no to i tak będzie tylko taka, no ezas taki przysłowiowy, prawda? No i w zasadzie o tym chciałam powiedzieć właśnie w kontekście wycinek. Bardzo dziękuję za tę ciekawą prezentację i przedstawienie projektu. I tak, dowiedzieliśmy się już, że drzew nie należy wycinać z punktu widzenia przyrodniczego i również z punktu widzenia potrzeb miasta, ale dowiedzieliśmy się również, że można je wycinać bardzo łatwo, mimo tego, że nie należy. W związku z tym chciałabym skierować pytanie do naszych prawników tutaj obecnych. Co ten obywatel... Przepraszam, ale profesor Zych podnosi rękę. Och, przepraszam bardzo, nie widziałam. Panie profesorze, prosimy. Przepraszam, ale to tak ad vocem troszeczkę, jeżeli mogę. Ja bym może zakończył tę turę wypowiedzi takim odniesieniem się do tego, co pan Aleksander Jakubowski tutaj bardzo elegancko nam pokazał, że my w ogóle nie cenimy drzew. Tak mówi prawodawstwo, prawda? Jeżeli popatrzymy z punktu widzenia prawa, to jest absolutny paradoks, że właściwie, nie wiem, stuletni dom, który gdzieś tam stoi, jesteśmy w stanie uznać za zabytek kultury, zabytek sztuki, za dziedzictwo narodowe, a 100-200-letniego drzewa, które no daleko przekracza zdolności percepcji jednego pokolenia, za taki zabytek nie jesteśmy w stanie uznać. I to jest szalenie smutna konstatacja, naprawdę. I tak długo, jeżeli my będziemy patrzeć na drzewa, w ogóle przyrodę, przez taką perspektywę, że coś ona nam może zrobić niebezpiecznego, bo się konar urwie albo, nie wiem, samochód lekko zarysuje, to mówiąc szczerze, perspektywa właśnie takich miejskich drzew niestety wydaje mi się szalenie smutna. I no cóż, to takie smutne podsumowanie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, owszem, zgadzam się, nie jesteśmy przepełnieni optymizmem po tej części naszego panelu, ale mam nadzieję, że chociaż trochę nam się nastrój poprawi, jak posłuchamy naszych prawników, którzy mam nadzieję powiedzą, co, no jeśli już widzimy, jesteśmy tym obywatelem, który zauważył wycinkę, nie zgadza się na nią, chciałby w jakiś sposób ją powstrzymać. No do tego jeszcze nie jest ona na terenie prywatnym, bo jak Aleksander nam powiedział, to już wtedy możemy tylko rozłożyć ręce i zacząć płakać, ale odbywa się ona na terenie należącym do miasta na przykład. To, co wtedy należałoby zrobić, to znaczy jakie narzędzia ma obywatel, który chciałby, żeby to jednak jego ulubione drzewo przed blokiem zostało, żeby go nie wycinać, czy żeby na jego tam trasie biegowej nie wycinać całej grupy drzew, całego szpaleru drzew. I teraz może dla odmiany poproszę najpierw Cezarego, a potem Aleksandra o powiedzenie z perspektywy właśnie prawnika. Co obywatel może zrobić? Jakie ma narzędzia? Jakie ma instrumenty obrony? Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze odpowiadając panu profesorowi Zychowi, myślę, że wynika to z naszego antropocentrycznego podejścia do świata. Doceniamy to, co stworzyliśmy sami,
tak, co stworzyły poprzednie pokolenia, a niekoniecznie ziemię i naturę, przyrodę samą w sobie. I wracając jeszcze do wypowiedzi pana doktora Jakubowskiego, który wspominał o tym konarze drzewa i urzędniku, który za ten spadający konar został ukarany. Wydaje mi się, że nadanie zwierzętom, a nawet i roślinom podmiotowości prawnej rozwiązałoby ten problem. Mogliśmy drzewo ukarać po prostu i urzędnicy mieliby prościej. A teraz już przechodząc tak trochę bardziej na serio, co wcale nie oznacza, że ta podmiotowość prawna, zwłaszcza zwierząt, jest czymś absurdalnym, bo nie jest, ja się tym trochę zajmuję. Natomiast wracając do pytania, i nie chciałbym tutaj wkraczać w materię, w której ekspertem jest dr Jakubowski. Ja nie jestem też administratywistą, dlatego pozwolę sobie zrobić mały wstęp, a potem dodam coś od siebie na temat rozwiązania, które być może wydaje nam się odległe i niezwiązane z ochroną drzew, ale zwłaszcza ruchom miejskim może się przydać. Jeżeli natomiast chodzi o jakąś rzecz pozytywną, którą mogliśmy zrobić wobec drzew, to oprócz blokowania tych wycinek w tym ograniczonym stopniu, w którym moglibyśmy, to przede wszystkim możemy obejmować drzewa ochroną. Najczęściej, kiedy myślimy o ochronie przyrody, myślimy o tych dużych formach, o parkach narodowych, obszarach Natura 2000. Oczywiście czasem one wkraczają na tereny miast, nawet w Warszawie, ja jestem z Warszawy, więc będę do niej się odwoływał, mamy obszar Natura 2000 nad Wisłą. Natomiast są też formy mniejsze, jak na przykład zespoły przyrodniczo-krajobrazowe albo pomniki przyrody, które z powodzeniem możemy powoływać w miastach. Zgodnie z artykułem 43 ustawy o ochronie przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe są takie fragmenty krajobrazu naturalnego, które zasługują na ochronę ze względu na jakieś szczególne walory widokowe, estetyczne. I w Warszawie mamy ich całkiem sporo, tak? Na przykład Park Arkadia, o którym przed chwilą słyszeliśmy. Z kolei mamy jeszcze taki twór jak użytki ekologiczne. To są zasługujące na ochronę pozostałości jakichś ekosystemów. Jakieś kępy drzew, naturalne zbiorniki wodne, drobne siedliska gatunków roślin i zwierząt. No i wreszcie mamy ten wydaje się podstawowy temat naszej rozmowy. Rozwiązanie podstawową instytucję, pomniki przyrody. To są pojedyncze twory przyrody, ewentualnie jakieś ich drobne skupiska, które mają szczególną wartość przyrodniczą, naukową, kulturową, historyczną. Są na przykład okazałych rozmiarów drzewa, jakieś głazy narzutowe, zwłaszcza lubujemy się w tych głazach narzutowych. Nie wiem, skąd ten fetysz wynika, ale tak jest. Jeżeli chodzi o drzewa, to na szczęście też obejmujemy je ochroną. I dr Jakubowski jest ekspertem, jeżeli chodzi o powoływanie tych małych form ochrony przyrody, więc ja może oddam mu głos. Bardzo serdecznie dziękuję. No, można by długo mówić i te formy są zarówno te obszarowe, tak jak zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, czy wspomniane użytki, jak i ochrony punktowej, czyli pomniki przyrody, są narzędziem, które pozwala w miarę skutecznie chronić. W miarę dlatego, że w Warszawie, jak weryfikowano pomniki przyrody, to okazało się, że część pomników przyrody istniała w ewidencji, a w przestrzeni nagle zniknęła. I nikt nie wiedział, kto wyciął, kto głaz narzutowy, to może na jakiś fundament poszedł. W każdym razie pojawił się problem, że ta ochrona, która rzeczywiście no, ma pewne, zwłaszcza przeciwko, czy w kontekście inwestycji znaczenie, no bo jeżeli jest, powiedzmy, drzewo, to w Warszawie zasady wyznacza się 15-metrowy promień od tego drzewa, gdzie nie można ingerować w strukturę ziemi, czyli właściwie nie powinna inwestycja ingerować w ten pomnik przyrody. Można to czasami obserwować, chociażby niedaleko metra Słodowie znajduje się obiekt przy pomniku przyrody i blok ma kształt z jednej strony łuku, tak żeby idealnie w te 15 metrów się wstrzelić
łuku, czyli części okręgu ochrony wokół pomnika przyrody. Więc są to narzędzia, z których warto, żeby aktywiści miejscy korzystali, i to jest myśl pozytywna, ale pozostając w nurcie tym pesymistycznym, muszę powiedzieć, że prawo administracyjne jest niebalansowane między interesem społecznym a interesem prywatnym, ponieważ jeżeli ja chcę wyciąć drzewo, usunąć drzewo, albo uzyskać warunki zabudowy, to organ administracji ma miesiąc, jak sprawa szczególnie skomplikowana, 2 miesiące na to, aby taką decyzję administracyjną mi wydać. W przypadku, kiedy jako obywatele, czy nawet jako organizacja społeczna chcemy, żeby dane drzewo, powiedzmy, stało się pomnikiem przyrody, możemy skorzystać z takiej formy jak skarga, wniosek czy petycja. Tutaj raczej te dwie ostatnie, czyli wniosek i petycja, są najwłaściwsze. I złożyć do prezydenta miasta, właściwie do Rady Gminy, Rady Miasta, bo ona jest tu organem właściwym, ale w praktyce i tak na przykład wspomnianej w Warszawie jest zarządzenie prezydenta, że jak kierujemy do jakiegokolwiek biura, do jakiejkolwiek rady, to i tak wszystko trafia do prezydenta. To jest zarządzenie wewnętrzne. I tu, jeżeli będzie odmowa ustanowienia takiego pomnika przyrody, to jako wnioskodawcy nie mamy żadnego środka zaskarżenia. A teraz pytanie kluczowe. Ile czasu zajmuje ustanowienie pomnika przyrody w Warszawie? Jak już wspomniałem, wydanie decyzji o warunkach zabudowy, żeby mógł powstać taki wielki wysokościowiec jak spire, z przepisów powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy. Objęcie jednego drzewa w Warszawie ochroną jako pomnika przyrody zajmuje i 3 lata. Całe postępowanie. Liczba podmiotów, które muszą wyrazić opinię, stanowisko, rozważyć, jest oszałamiająca i też, że tak powiem, nie ma tutaj wielkiej presji. Więc bywa i tak, że nim ten obiekt, jeżeli jest na terenie publicznym, to pół biedy, bo w większości, jak jest to postępowanie, to miasto samo sobie nie wytnie. Ale jeżeli jest właściciel prywatny i wie, że ma postępowanie w sprawie o ustanowienie pomnika przyrody na terenie, który być może chciałby potencjalnie wykorzystać, to już nie muszę chyba dodawać, co się najczęściej z tym obiektem dzieje. I urzędnicy, oczywiście, jak można się domyślić, wysoce niezadowoleni, umarzają postępowanie w sprawie, no bo staje się bezprzedmiotowe. Nie można ustanowić jako pomnika przyrody, jeżeli obiekt został zmieciony z powierzchni ziemi, choćby to był głaz narzutowy. Więc warto korzystać z tych form, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość. Niemniej no, każda wielka podróż zaczyna się od małego kroku, więc jeżeli chcemy chociaż dać szansę drzewu, czy większym właśnie formom, tak, zespołom przyrodniczo, jak zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, które nie wymagają zbyt wiele, to taki wniosek należy, czy warto złożyć, bo jak nie złożymy takiego wniosku, jeżeli się jest aktywistą, to na pewno takiej ochrony dla tego obiektu czy obszaru nie będzie. Dziękuję, Aleksandrze. Cezary, sumuje, że chciałbyś jeszcze dodać potem dwa słowa. Tak jest. Ja zastanawiałem się nad tym, co nie związanego z prawem administracyjnym mógłbym tutaj Państwu podpowiedzieć i wnieść. I myślę, że zwłaszcza w dzisiejszym świecie, gdzie mamy problem z prowadzeniem uczciwej, rzetelnej debaty publicznej, można zwrócić uwagę na potrzebę troski o to, co się mówi i jak się mówi w mediach o drzewach w mieście i o działalności ruchów miejskich na rzecz ochrony tego drzewostanu. Oczywiście powództwo ochrony dóbr osobistych to zawsze przysługuje, ale to trochę odbiega od tematu. Natomiast jeżeli chodzi o same te media, prawda nie obroni się sama. Dotyczy to zwłaszcza kwestii ekologicznych, przyrodniczych, bo drzewa głosu nie mają. I oczywiście jest w ustawie o ochronie przyrody nałożony na media obowiązek prowadzenia działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody, ale to jest trochę taki przepis martwy. Dlatego korzystając z prawa prasowego, wydaje mi się, że można domagać się sprostowań i nawet trzeba. Każda osoba zainteresowana, tak, osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna, która nawet takiej osobowości prawnej nie posiada, ma prawo wystąpić z wnioskiem do redaktora naczelnego
i domagać się opublikowania, sprostowania informacji nieprawdziwej albo nieścisłej. Jeżeli chodzi o to kryterium zainteresowania. Osoba, która przekazuje informacje albo odpowiada za jej treść, do której odnoszą się jakieś przedstawione okoliczności czy opinie, na kogo one wpływają, to może z takim wnioskiem wystąpić. Tu musi istnieć jakiś taki minimalny poziom identyfikacji. Wystarczy, że podamy oczekiwaną treść tego sprostowania, podamy swoje imię, nazwisko, adres, on może być tylko do wiadomości redakcji, podpiszemy się. No niestety ten wymóg tego podpisu jest konieczny, więc albo z tą formą analogową, z naszym odręcznym podpisem się posłużymy, albo podpisem elektronicznym, tym kwalifikowanym. Niestety zwykły mail sprawy nie załatwia, ale możemy i wydaje mi się, że warto dbać o to, co się pisze. No, nie chciałbym być pesymistą, aczkolwiek no, stan mediów, zwłaszcza w dobie mediów społecznościowych, wygląda jak wygląda, więc no, jest to trochę taka walka z wiatrakami, ale no, czasem warto być szlachetnym i o takie sprawy się bić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dobre podsumowanie wypowiedzi. Czasem warto być szlachetnym. I w ogóle wspaniały pomysł, ciekawy. Dziękuję bardzo. Chciałam właściwie teraz przejść do ostatniego pytania, które chciałam skierować przede wszystkim do pani Edyty Gałan i pani Agnieszki Gołębiowskiej, może właśnie w tej kolejności najpierw pani Edyta, potem pani Agnieszka. I pytanie to dotyczy o rolę i sposoby działania aktywistów i ruchów miejskich i połączę je również z pytaniem, gdzie szukać pomocy, do kogo się udać, tak? Jeżeli dojdziemy do wniosku, że no chcielibyśmy coś zrobić, ale jakoś samym nam brakuje siły, może wiary w naszą moc sprawczą, to do jakich ruchów, do jakich właśnie organizacji można zgłaszać takie problemy? No i też chciałam Panią prosić przede wszystkim o powiedzenie parę słów o tym, jak takie ruchy działają, co robią, żeby no właśnie, żeby walczyć o zachowanie drzewostanów w miastach. Przede wszystkim najważniejsze to obserwowanie tego, co się dzieje w naszej okolicy, no bo wiadomo, jeśli jest duże miasto, to nie da się obserwować całego miasta, ale tak jak w przypadku Włodawy jest to małe miasteczko i naprawdę można szybko zorientować się, że coś się dzieje na przykład złego, nie wiem, jakieś drzewa są niszczone albo właśnie złą pielęgnacją, albo wycinane w okresie lęgowym ptaków, więc wtedy można podjąć działania i z naszej perspektywy małego miasta, a jeszcze bym dodała ważną rzecz do tego, co pani powiedziała, co trzeba, pani Maria, co jest potrzebne, to jeszcze odwaga. W małym miasteczku jest potrzebna odwaga, dlatego że tutaj wszyscy wszystkich znają i niestety jest to taka trudniejsza rola działania w małym mieście, dlatego że ludzie boją się. U nas się boją, u nas się ludzie bali podpisywać pod zdjęciami, które były nam potrzebne na wystawę. Także to dużo mówi o tym lęku, który nadal jest, bo ktoś straci pracę albo będzie miał nieprzyjemności. Ale z mojej perspektywy osoby, która w sumie chyba myślę, że to czwarty rok mija, odkąd się tak faktycznie zaangażowałam, to ważne jest tak, jak powiedziałam, obserwowanie i jeśli widzimy, że coś się dzieje, to zgłaszanie, pisanie wniosków, wszczęcie postępowania, nawet jeśli w naszym przypadku wygraliśmy parę, znaczy udało się ukarać parę osób faktycznie, większość to osoby prywatne, co jest ciekawe, a podmioty, czyli takie jakieś, czasami brakuje mi słowa, chociażby zarząd dróg czy spółdzielnia, no to już nie poniosły takich kar. Ale to poskutkowało, ta ilość postępowań wszczętych, tym, że przynajmniej w naszym przypadku zaczęto się, spółdzielnia, czy w ogóle osoby zaczęły się trochę bać, bo to jest jednak mało przyjemne, bo jednak toczy się jakieś postępowanie, ale do tego na pewno trzeba wciągnąć media. Bo też zauważyliśmy, że
jeśli się pytamy o coś, urząd, jakieś konkretne rzeczy, czyli korzystamy z dostępu do informacji publicznej i później piszemy to na stronie i wiemy, że to jest czytane, to się bardzo nie podoba, bo bardzo często mieszkańcy w ogóle nie wiedzą, co się dzieje. Bo tak jak w przypadku naszego miasta, PIP jest nieaktualny, informacje są nieaktualne, część jest wrzucana, część w ogóle trudno znaleźć, więc informowanie społeczeństwa to też jest, uważam, rolą osób, które się angażują, ale też wciąganie ludzi w to, żeby sami podejmowali działania. Mam taki fajny przykład, może drobny, ale uważam, że jest bardzo pozytywny, gdy osoby, którym właśnie pomogliśmy tylko jednej pani napisać pismo, ona później wszystko załatwiła, pisała do burmistrza i tak dalej. Chodziło o to, że chcieli usunąć kwiat, który sama posadziła, bo administracja sobie wymyśliła, że tam nie powinny rosnąć. I ona by się poddała, ale po prostu myśmy ją zachęcili, a cóż pani szkodzi spróbować. No i się okazało, że administracja wspólnoty wycofała się z tego pomysłu. Są i kwiatki, i trawa, i wszystko jest już dobrze. Drugi przypadek to było, jedna osoba zgłasza, że chce usunąć drzewo. Właśnie to jest ciekawe, że nie wiem, jak jest w dużych miastach, ale u nas jest tak, że wystarczy jedna osoba, która zgłosi, że chce usunąć drzewo, bo jej się nie podoba, bo śmierdzi na przykład. To był taki argument. Brzoza śmierdzi. I administracja się spółdzielnie zgadza, prawda, na to, ale w związku z tym, że mieszkańcy, znaczy jedna osoba podjęła działania i poszła po bloku zbierać podpisy, okazało się, że większość mieszkańców wcale nie chce wyciąć tego drzewa. Także na pewno jest potrzebne podjęcie kroków, czyli nie tylko narzekanie, że ojej, znowu nam zniszczyli, coś przycięli, tylko po prostu pisanie pism, pisanie do prasy, pisanie do nie wiem, spółdzielni czy zarządców terenu. Ja też uważam, że za mało jest takiej pozytywnej informacji, które dostają tacy zarządcy, czy nie wiem, czy władze miasta, o tym, że ludzie chcą drzew. Najczęściej dostają informację, że nie chcą tych drzew. Nie ma takiej informacji, że my chcemy, że nam się podoba, tak jak prosiliśmy mieszkańców, żeby do spółdzielni napisali pismo, że się cieszą, że są budki dla ptaków powieszone, bo mieliśmy niestety taką sytuację, że parę osób bardzo nerwowo zareagowało na budki dla jeżyków. Więc taki pozytywny sygnał dla zarządców terenu jest potrzebny i też uważam, że rolą aktywisty to jest nie tylko to, że protestujemy, piszemy, ważne zwracanie uwagi, że coś jest źle zrobione, bo też widzimy, że im bardziej jesteśmy znani, tym częściej nas czytają i obserwują, co my piszemy, więc są takie pozytywne działania, gdzie zgłaszaliśmy o pielęgnacji złych drzew, pisaliśmy o tym długo, o tym koszeniu pod koszarkami, niszczeniu młodych drzewek, więc na przykład w tym roku nagle te drzewa zostały akurat ładnie zabezpieczone. Czyli po prostu wpływ może mały, uważam, że czasami mały, czasami większy się ma, ale też ważne jest, żeby budować relacje z chociażby nawet właśnie z taką spółdzielnią, którą z jednej strony krytykujemy, czy toczy się postępowanie, a z drugiej strony próbujemy namawiać zarząd spółdzielni czy miasto do zmiany podejścia do nie wiem, do przyrody, do drzew, czyli udaje się nam wprowadzić chociażby rzadziej koszone trawniki, albo w przypadku ptaków spółdzielnia potraktowała nas jako partnera, tylko że to wiadomo nie stało się od razu, myśmy musieli sobie jakby trochę zapracować na tą rolę i ku miłemu zaskoczeniu posłuchała nas, bo teraz jest termomodernizacja bloku i oni po naszych obserwacjach, że tutaj mieszczą się gniazdują ptaki, zaczęli remont do tego momentu. Czyli jakby jest, uważam, że czasami jest wola, czasami jest to bardzo trudne, czasami tak jak w przypadku, bo Włodawa jest słynna z akcji czworoboku i rewitalizacji, która niestety udała się połowicznie.
ale nagłaśnianie tematów chyba uważam, że jest jednym z najważniejszych zadań nas, osób, które się interesują i w ogóle interesowanie się tym, co się dzieje w mieście. Czyli bym zakończyła, żebyśmy nie byli obojętni i zachęcali ludzi do tego, żeby nie bali się i żeby próbowali, bo też to daje taką energię, bo jeśli coś się uda, no to chce się zrobić coś kolejnego, więc po prostu no trzeba działać. Także nie wiem, czy jeszcze, aha, jeszcze wiem, było to pytanie o to, gdzie szukać pomocy. Gdy zaczynałam te 3 lata, 4 lata temu, to byłam sama, tylko w taką desperacji byłam mocna, więc jeśli ktoś jest bardzo zdesperowany, to naprawdę może dużo. Więc najpierw warto rozejrzeć się w okolicy, czy są jakieś organizacje, które mogą nam pomóc. Jeśli nie ma, tak jak w przypadku Wodawy, nie było takiej organizacji, która by się zajmowała zielenią, w ogóle byłaby tematem zainteresowana, to po prostu trzeba pisać, korzystać z sieci. Mamy dużo, nie wiem, grup na Facebooku, stron, poszukać, ja tak robiłam, szukałam w internecie organizacji, pisałam właściwie do wszystkich, do których mi przyszło do głowy, żeby napisać. Do ludzi, po wysłuchaniu audycji radiowej napisałam do osoby, która to prowadziła, więc i mam dzięki temu kontakt z bardzo kolejnym, z dendrologiem i to jest to takie budowanie. Myślę, że korzystanie z tego, co mamy i żeby się nie ograniczać. Moje takie doświadczenie jest tym, żeby się nie ograniczać, nie zniechęcać, jeśli ktoś nam nie odpisuje, jeśli pewne organizacje odmawiają nam pomocy, to trzeba szukać dalej, bo uważam, że mamy naprawdę bardzo dużo osób zaangażowanych, tylko po prostu najczęściej się nie znamy i no i trzeba trochę czasu. Dzięki temu, że właśnie takim poszukiwaniom, to udało nam się we Włodawie zorganizować szkolenie dla urzędników, pokaz arborystyczny i przyjechali ludzie po prostu za darmo. Dostali od nas zwrot kosztów i wyżywienie i nocleg, więc po prostu ludzie się znajdą nawet w Polsce. Także polecam też Federację Arborystów Polskich, która po prostu bardzo dużo nam pomogła. Więc i co? I myślę, że na tym zakończysz po prostu, żeby próbować i podejmować działania. To jest chyba takie dla mnie najważniejsze, żeby się też nie zniechęcać, bo to nie zawsze nam wyjdzie, nie zawsze się uda, ale czasami się coś udaje. Dziękuję. Bardzo dziękuję Pani Agnieszko. Pani Agnieszko, chciała Pani teraz zabrać głos? Pani Agnieszko, mikrofon. Tak, bardzo przepraszam, jeszcze tak, ciągle nie mam wyrobionego nawyku. Chciałam przeprosić wszystkich tych, którzy oczekują ode mnie porady, jakichś sugestii, jak działać, co można zrobić, żeby uratować drzewa, bo przygotowałam relację z takiej interwencji, która nie była. No bo mi się tutaj nie chce to ten pokaz slajdów uruchomić. Która nie była stricte interwencją w obronie drzew. No bo sytuacja, no po pierwsze moja organizacja, Fundacja Noga w Łapę, czyli dokładnie jej Ptasi Patrol, został zawiadomiony już w trakcie tej wycinki. Po drugie, no drzewa, wydaje się, że no rzeczywiście były już w złym stanie, to były już topole w bardzo zaawansowanym wieku, topole kanadyjskie. W sumie było to 13 drzew, rosły przy szkole, właściwie tak, w takim bardzo newralgicznym punkcie pomiędzy boiskiem szkolnym, a no, ciągiem pieszym i jezdnym, więc no, w sumie trudno o bardziej pechowe miejsce dla drzewa, zwłaszcza takiego, które się już zestarzało. Natomiast no, myśmy zostali powiadomieni przez jednego z przyrodników warszawskich, który był przypadkowym świadkiem tej wycinki.
i zastanowiła go przede wszystkim, znaczy zaniepokoiła go obecność gniazda, jednego, zauważył jedno gniazdo takie otwarte, zbudowane na gałęzi i liczne dziuple, a ponieważ ten chłopak się zajmuje badaniem miejskich nietoperzy, to miał uzasadnione podejrzenie, że w dziuplach, tych licznych dziuplach, które w topolach występowały, jakiś nietoperz może się kryć. No, okres był hibernacji. To był okres już hibernacji, bo wycinka się rozpoczęła. To też zresztą moim zdaniem znamienne. Myślę, że Państwo, którzy się czynnie tym zajmują, potwierdzą, że wiele wycinek odbywa się w czasie, w którym ludzie albo się nie interesują, albo jest w ogóle ich mniej w mieście, albo jest weekend, albo nie wiem, to w tym przypadku był okres przedświąteczny dosłownie. Prezeska w czasie geopatrolu interweniowała 23 grudnia, ta wycinka trwała w najlepsze. I dziewczyny zrobiły bardzo dokładną dokumentację fotograficzną na miejscu. Okazało się, że jest po prostu pełno dziupli. Część drzew już była oczywiście wycięta, dziuple fotografowały już głównie na ziemi, na zwalonych kłodach, ale znalazły na przykład gniazdo sikor które wypadło z jednej z dziupli. Na samych drzewach też kilka gatunków ptaków żerujących, chowających się w tych dziuplach. Tu mamy sikorę, pełzacza ogrodowego, zięcioła. Były nawet jemiołuszki, no, bo to był okres, kiedy jemiołuszki w nasze strony przylatują. I w tym wszystkim zdumiewający był fakt, że lektura decyzji zezwalającej na tę wycinkę ujawniła, że urzędnicy napisali czarno na białym, że ja może zacytuję, nie stwierdzono występowania siedlisk i ostoi gatunków chronionych roślin, zwierząt i grzybów oraz nie zaobserwowano gniazd ptasik w obrębie przedmiotowych drzew. No i, trudno było to przyjąć spokojnie i nic z tym nie zrobić. Oczywiście można powiedzieć, że jeżeli urzędnicy byli tutaj 3 miesiące wcześniej, to akurat, nie wiem, była zła pogoda, jemiołuszek jeszcze nie był, bo oględziny były w październiku, czyli no 3 miesiące wcześniej, że akurat te ptaki wtedy nie latały, nie były tak widoczne jak wtedy, kiedy wolontariusze robili obserwacje i zdjęcia. Możemy sobie no ale jednak no, trudno uznać, że dziuple nie były widoczne. I też trudno znaleźć usprawiedliwienie, dlatego że z tych dziupli potem wypadały gniazda, bo jednak umówmy się, że jeżeli robimy rzetelną ekspertyzę, to oglądamy za pomocą, nie wiem, endoskopu chociażby, prawda, zawartość tych dziupli, czy tam są jakieś ślady bytowania ptaków, czy odchody, czy gniazda, czy wręcz same zwierzęta, prawda, mogą być nietoperze, mogą być no też ptaki, które zimują, prawda, i no i ciąg dalszy tej interwencji był następujący, że ponieważ no oczywiście było nerwowo, szefowa jest dosyć temperamentną osobą, zresztą w takiej sytuacji to nikt nie potrafi zachować spokoju i trudno jakąś sztukę dyplomacji tutaj, techniki dyplomatyczne stosować. Został wezwany wskutek tej interwencji ornitolog, no ale no to była sytuacja, w której już większość tych drzew była zwalona. Zostały, no to pierwsze zdjęcie pokazuje właśnie moment, w którym wkroczył ornitolog, czyli połowa drzew została, większość takich ogłowionych, większość konarów już była na ziemi. No i on musiał po prostu na tym materiale pracować, no i jak się można spodziewać, efekty tych oględzin no były no mizerne, w tym sensie, że mógł obejrzeć kilka dziupli, większość z nich już była zbyt płytka, czy okazała się zbyt płytka na to, żeby mogły służyć za siedliska ptaków.
ale w niektórych znalazł na przykład odchody zwierząt, a jak wiadomo, dla nas wszystkich jest oczywiste, że siedlisko to nie jest tylko miejsce, w którym zwierzę wije gniazdo i wychowuje potomstwo, prawda? Więc no, ten przypadek no, w tak jaskrawy sposób pokazał, jak się podchodzi do oględzin drzew wycinanych w miastach. I to myślę, że tutaj jeszcze dodatkowym takim czynnikiem, który usypia czujność urzędników albo po prostu zwalnia ich, myślą, że zwalnia ich to z odpowiedzialności urzędników czy wykonawców, no że przecież jest poza sezonem, prawda? No, po pierwsze widać, jak poza sezonem, ile tutaj jest życia poza tym sezonem. Po drugie, nie ma czegoś takiego jak ochrona prawna tylko w sezonie lęgowym, prawda? Mamy ochronę zwierząt i siedlisk, która obowiązuje ustawowo przez cały rok. Ten okres, który jest wskazany pomiędzy 16 października a 1 marca, wskazany w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, oznacza tylko możliwość usunięcia bez zezwoleń gniazd. Gniazd, czyli nie siedlisk, tylko gniazd. O takich gniazd, jak to tutaj na dolnym zdjęciu wystające z dziupli, z powodów sanitarnych lub bezpieczeństwa. Więc tutaj mamy ewidentnie do czynienia z po prostu ze zniszczeniem siedliska bez zezwoleń, bo ich nikt nie znalazł. I zmierzam już teraz do, mamy to chyba mało czasu, to postaram się już tak w skondensowany sposób bez konkluzję Państwu przedstawić. No tak przede wszystkim tak, brak tej decyzji RDOŚ zezwalającej na zniszczenie siedlisk poskutkował tym, że nie było formalnych podstaw do kompensacji przyrodniczej. Szkoła powiesiła skrzynki lęgowe właśnie po naszej inicjatywie. Tutaj na tym zdjęciu widać skrzynki już wiszące. No więc to też jest kwestia no, wkroczenia organizacji społecznej, prawda, która no, jakby, no, pojawiła się w momencie takiej niewydolności machiny urzędniczej, tak bym to określiła. I postanowiłyśmy potraktować to jako pretekst do tego, żeby postarać się jakoś systemowo to na szczeblu samorządowym uregulować, prawda? Bo ja się też zajmuję, raczej się przede wszystkim zajmuję ochroną ptaków, nietoperzy, które mają siedliska w budynkach. I w przypadku remontów termomodernizacji w Warszawie istnieją takie wytyczne, które zobowiązują do dostarczania opinii przyrodniczych przed remontem. Wydziały architektury muszą je egzekwować od inwestorów. I chciałyśmy, żeby coś podobnego zostało sformułowane w przypadku właśnie wycinek prac pielęgnacyjnych i wskazałyśmy, jakie są problemy w mieście, z czego wynikają, dlaczego ta ochrona jest taka nieszczelna, albo po prostu fikcyjna w wielu przypadkach. I konkretnie po prostu zgłosiłyśmy konkretne postulaty, jak te uwagi mają być, jak te wytyczne mają być sformułowane, żeby były efektywne. Żeby nie były tylko kolejnym papierem, który można się wykazać, że coś urząd robi, prawda? Tylko żeby coś konkretnego z niego wynikało, no bo ten w przypadku budynków, no choć ciągle nie jest idealny, ciągle jest mnóstwo interwencji, to on znacząco poprawił ochronę zwierząt podczas prac budowlanych. I dostaliśmy odpowiedź, złożyłyśmy ten wniosek razem z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków do prezydenta Warszawy i do dyrektorki koordynatorki Justyny Glusman. Dostałyśmy odpowiedź, że taką przede wszystkim z tym zastrzeżeniem formalnym, że prezydent nie ma władztwa nad zarządami dzielnic w zakresie tych zagadnień, ale właśnie na wzorem przywołanego wniosku, tego przywołanego pisma dotyczącego prac budowlanych, zostaną przygotowane wytyczne dla jednostek realizujących wycinki drzew i krzewów, które te nasze uwagi uwzględnią.
To pismo ja mogę, jeśli ktoś jest chętny, to mogę udostępnić. Ono jest, ono było zresztą też upubliczniane na Facebooku. Wszystko, całą tę interwencję relacjonowałyśmy oczywiście na Facebooku od początku do końca. Na stronie Ptasiego Patrolu Fundacji Noga w Łapy mogą Państwo, to jest adres Zakrzewska 24, więc jeżeli ktoś by chciał wyszukać sobie historię tych postów, to ten adres jest słowem kluczowym. No minął rok, właściwie rok już z hakiem, bo odpowiedź przyszła w kwietniu, jest czerwiec roku kolejnego, gdzie ciągle tych wytycznych nie ma. Upomniałyśmy się dwukrotnie, również za pośrednictwem Branżowej Komisji Dialogu Społecznego do spraw ochrony środowiska, w której nasza fundacja uczestniczy. No ale no po prostu no, jesteśmy, nawet nie jesteśmy zbywane, po prostu nikt nam nie odpowiada na maile. Więc zastanawiamy się nad jakimś narzędziem, jakąś presją, która no, doprowadzi do końca tę sprawę. No i to tyle. Mam nadzieję, że wszystko jest czytelnie, to przedstawiłam. Bardzo dziękuję. Widzę, że pan Marcin ma podniesioną rękę, proszę bardzo. Proszę Państwa, myśmy nie mówili o jednej rzeczy, o której myślę, że na koniec warto wspomnieć i która to rzecz powinna być też ważna w działaniach różnych ruchów miejskich, to jest edukacja. Ponieważ tak z mojego oglądu sprawy bardzo często jest tak, że z jednej strony mamy szalenie zaangażowane ruchy miejskie i wspaniale, że one są, bo rzeczywiście czujność tutaj jest kluczowa. Przyrodnik, który może dokonać oględzin, nie jest zawsze i wszędzie. W związku z tym właśnie osoby, które widzą i są w stanie reagować, na przykład zawiadamiać. No mamy też różne towarzystwa naukowe, prawda, typu Polskie Towarzystwo Dendrologiczne, Polskie Towarzystwo Botaniczne i tak dalej, które często pomagają w takich sytuacjach. Ale oczywiście kluczowe jest działanie tu i teraz, jak pani Agnieszka powiedziała, no bo właśnie trwa wycinka, prawda? Ale z drugiej strony też szalenie istotna moim zdaniem jest taka edukacja społeczna, ponieważ jeżeli byśmy pewnie przeciętnego polskiego mieszkańca miasta, wsi zresztą tak samo, zapytali, co z tymi drzewami, to by powiedzieli, że no jak to, no niebezpieczne są, prawda, bo konar się urwie, drzewo się zwali, dach będzie później przeciekał, a poza tym to drzewa śmiecą, bo liście trzeba sprzątać, prawda. Ale na drzewach siedzą ptaki, które wiadomo, co robią. Też, no to, tak, i w ogóle same z tymi drzewami kłopoty. Ja mam taki ogród poza Warszawą, szczęśliwie, w którym mam bardzo dużo drzew i jakbym pewnie porównał okolice, to mam chyba najwięcej drzew pewnie w całym powiecie i staram się taką edukację prowadzić moich sąsiadów, którzy po pewnym czasie dostrzegają, że te drzewa mają sens, bo oni sobie te drzewa powycinali, a teraz przychodzą do mnie i mówią, a ty to masz cień, tak przyjemnie, mniej wieje, ja mówię, a słuchajcie, to może byście tak parę drzew posadzili, to ja wam przywiozę. Ale oczywiście to jest żarcik, natomiast żarcikiem nie jest kwestia właśnie edukacji, tak? Jeżeli spróbujemy te stereotypy odkręcać i zmieniać, to jest też kluczowe działanie, bo ludzie bardzo często będą drzewa cenić pod warunkiem, że im się powie, po co te drzewa są, bo bardzo często my, znowu wracam do tego, co pan Aleksander Jakubowski powiedział, my dostrzegamy stratę. Prawda? Natomiast jeżeli coś jest, no to jest, no tak zawsze było i już, natomiast jeżeli tego zabraknie, to nagle się okazuje, że to było szalenie ważne. Jeżeli ludziom zacznie się uświadamiać rolę drzew i rolę tego, co w ogóle rośliny, przyroda nam daje, to być może ta percepcja też troszeczkę będzie inna i z punktu widzenia ruchów miejskich zyskają one dużą rzeszę po prostu aliantów. Tak? No zawsze lepiej walczyć w sytuacji, w której mamy mnóstwo sojuszników, nie tylko pojedynczą osobę, która może być zmęczona, może właśnie operować, tak jak pani Edyta mówiła, w mieście, gdzie to jest małe miasto, wszyscy się znają, w związku z tym zawsze jest to ryzyko, że później palcem będą pokazywać, a może gdzieś czegoś nie pozwolą zrobić, czy będą utrudniać. Natomiast zyskując taki
sojuszników po prostu tworzymy koalicję na rzecz nie tylko drzew, ale szeroko rzecz biorąc przyrody, tak? A tak naprawdę, jeżeli tej przyrody nie będziemy chronić, no to po prostu i nam będzie źle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Aleksandrze, chciałeś jeszcze dodać? Tak, ja bardzo króciutko, bo taka myśl, co robić, pytanie klasyka i odpowiedź, która wybrzmiewała w wypowiedziach pani Edyty i pani Agnieszki, to znaczy zamiast palić komitety, zakładajmy własne, czyli organizacje społeczne. Tutaj zwrócić mogę uwagę na artykuł 31 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, czyli możliwość włączania się takich organizacji do postępowań, też postępowań o zezwolenie na wycięcie drzewa. I też odpowiadając na pytanie, które jest zadane w chatboxie przez pana Rafała Górskiego o chronienie drzew wykorzystując legislację krajową, na gruncie obecnej regulacji, to już wspomnieliśmy o tych narzędziach z ustawy o ochronie przyrody, jest kwestia jeszcze planowania przestrzennego, czyli jak jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to trzeba być bardzo czujnym i cały czas, jak są jakieś wyłożenia do wglądu, jakieś są projekty, tak samo jak teraz studium także w Warszawie jest nowo opracowywane, to trzeba zgłaszać pomysły i cały czas zgłaszać właśnie, czy być tym rzecznikiem interesu tych, którzy głosu nie mają, czyli wspomnianych także drzew. A jeśli chodzi o taką możliwość ochrony w przyszłej legislacji, to w mojej ocenie należałoby to diametralnie zmienić. Tak naprawdę wszystko powinno być objęte instytucją co najmniej zgłoszenia i powinna być możliwość odpowiedzi, jeżeli zamierzenie inwestycyjne, czyli wycięcie drzew, jest nieproporcjonalne do jakby tego, co planujemy, czyli nie wycina się hektarowej działki, jeżeli dom zajmuje powierzchnię 400 metrów. Tak? To tylko takim telegraficznym skrócie. Jak słyszeliśmy z wypowiedzi pani Agnieszki, akurat urzędnicy nierychliwie odpowiadają na pisma, więc chociaż nasze dzisiejsze spotkanie jest zdecydowanie szybsze. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli, bo tutaj na pewno jedno jest jeszcze pytanie skierowane do pani Edyty. Ja sobie pozwolę je przeczytać, a i tak poproszę o odpowiedź dosyć szybko, ponieważ przekroczyliśmy lekko czas. Otóż pytanie to jest prośba o rozwinięcie pomysłu uspołecznienia drzew. Czy mogłabym panią prosić o odpowiedź w 2 minuty? Czy mieliśmy taki pomysł? Ja myślę, że to sama edukacja taka, tak jak my robimy, piszemy na stronie, to najczęściej czytają osoby zainteresowane jednak tematem, a myślę, że stworzenie takiej sytuacji, w której drzewo jest dla nas cenne, bo nam się chociażby dobrze kojarzy, bo jest miejscem spotkań, bo je w jakiś sposób wyeksponujemy. Mieliśmy pomysł, na razie nie udało nam się go zrealizować, ale właśnie, nie wiem, chociażby przyozdobienie go albo stworzenie, że to miejsce, to drzewo nie tylko dla cienia, ale właśnie nadanie mu imienia, albo żeby ludzie, taką akcję robiliśmy z pomnikami przyrody, żeby ludzie sami wymyślali imiona. Czyli że drzewo jest bardziej bliżej nas, czyli kojarzy nam się nie tyle z ekologią, co po prostu z przestrzenią, która dla nas jest ważna. Czyli chociażby te ławeczki, które niestety w naszym mieście to są stawiane w jakichś dziwnych miejscach, czyli na przykład na środku niczego i właściwie one niechętnie korzystają z nich ludzie. A myślę sobie, że takie, czy nie wiem, to jest temat pewnie do rozwinięcia, ale tak, żeby przestrzeń służyła ludziom, a dopiero później że myśli się o tym aspekcie ekologicznym, czyli po prostu, nie wiem, oczyszczają nam powietrze i tak dalej. Czyli po prostu, żeby ludzie się zżyli z miejscem. Jeśli są zżyci z miejscem, to warto zauważyć, że wtedy ludzie po prostu się tym interesują i nie są tacy chętni do usunięcia. Tak jak w przypadku tejże brzozy, o której wspominałam, to jest brzoza rosnąca przy ławce, a ławka jest ważna dla mieszkańców, bo tam się spotykają, więc po prostu perspektywa straty tej brzozy, czyli siedzenia w pełnym słońcu, to była nie do pomyślenia, więc myślę, że to jest też taki pomysł, żeby jak zrobić, żeby te drzewa były bardziej nasze, nie tylko drzewa, bo mają liście i rosną, tylko po prostu, żeby były dla nas, żeby to było moje drzewo, bo jeśli jest moje, to będziemy je wtedy chronić, tak mi się wydaje. Dziękuję.
Ja bardzo dziękuję. Myślę, że przekroczyliśmy nasz czas odrobinę, ale to chyba nie szkodzi tak bardzo. Natomiast skoro nie ma więcej pytań, a przynajmniej ich nie widzę, to właściwie chyba nie trzeba większego podsumowania, bo one już padło. Widzimy, jak wiele jest problemów i zagrożeń dla miejskich drzewostanów. Też nasz panel pokazał, że ochrona drzew wcale nie jest prosta, tak, z punktu widzenia, przede wszystkim z punktu widzenia prawa administracyjnego, nie mamy tak wielu narzędzi. Jednak myślę, że też możemy się tutaj rozstać z pewnym optymizmem, patrząc na działania, które przedstawiły nam pani Agnieszka i pani Edyta. Możemy być zadowoleni z tego, że tak wiele osób nie jest obojętna na los drzewostanów, a tak naprawdę szerzej na los nas wszystkich w miastach, tak? Tego, jak będzie wyglądało nasze życie w miastach. To, co pan profesor Zyk powiedział na koniec, no, kluczowa jest edukacja. I idąc w tym kierunku, mam nadzieję, że nagranie z naszego panelu będzie udostępnione, jak również i my dostaniemy zgodę od organizatorów na udostępnienie nagrania na naszym profilu. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu. Bardzo było mi miło prowadzić panel z Państwem i dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Mam nadzieję, że wszyscy się czegoś nauczyliśmy i na pewno była to bardzo owocna sesja. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za zaproszenie. Również jako organizatorzy serdecznie dziękujemy Państwu za udział w tej dyskusji.